uczucia i zamiary osoby ukochanej. Witam serdecznie wszystkich Państwa na moim kanale i na wróżbie z kart Tarota. Dzisiaj zobaczmy sobie trzy poziomy, czyli myśli, uczucia, zamiary osoby ukochanej, o której myślicie, za którą tęsknicie. Kochani, zapraszam Was na mój kanał codziennie. Proszę o subskrypcję, komentarze, lajki. Polubcie mój kanał, zostańcie z nami i patrzcie, codziennie są różne filmiki i różne wróżby. Zapraszam również na wróżby indywidualne, osobiste, prywatne. Napiszcie mi e-maila, mój adres e-mailowy znajdziecie oczywiście na tym kanale, w komentarzach. I napiszcie mi e-maila, ja wyślę Wam zestawy różnych wróżb. Umówimy się na termin prywatny. I powróżę Wam wtedy z kart Tarota lub Lenormand lub cygańskich kart, jakie sobie życzycie, na Wasze pytania lub zrobię dla Was prywatne lustro, prognozy związku. Zapraszam serdecznie. Kochani, więc zaczynamy. Powiem już szczerze, w przełożeniu chodzi na pewno tutaj o jakąś relację, związek, ponieważ mamy tutaj 10 kielichów, relacja miłosna i diabła niestety, który tutaj miesza, manipuluje, być może kusi, być może jest to toksyczna relacja, albo ta osoba, o której myślicie, po prostu kusi Was, że chce rodzinę, że chce szczęśliwy związek, natomiast jest tutaj dużo manipulacji emocjonalnych. Także uwaga na manipulacje emocjonalne, miłosne. No i zaczynamy. Myśli Waszej osoby ukochanej. Tutaj mamy jako pierwszą kartę Królową Mieczy, czyli osoby spod żywiołu powietrza, bliźnięta, waga, wodnik. Jeśli jesteście tą osobą, to na pewno jest to już wróżba dla Was, która tutaj już od razu będzie rezonować. Więc mamy tutaj bardzo silną Królowę Mieczy, która jest osobą bardzo mądrą, strategiczną, zaplanowaną, intelektualną, myślącą poważnie. I tutaj mamy pana, który manipuluje coś, tak? Manipuluje, używa swoich wszystkich jakichś talentów, by tą osobę być może tutaj właśnie zmanipulować emocjonalnie. Jest między wami, między tymi dwoma śmierć, czyli coś tutaj dobiegło końca, nie wiem, rozłąka, umarło coś, tak, nagle, ale też ta osoba manipuluje dalej, myśli, co zrobić, jakich użyć, tutaj jeszcze widzę kontaktów, aspektów, talentów, by zaczęło się coś na nowo, czyli mamy tutaj nowy początek na horyzoncie, tak, słońce. Więc kochani moi, ta osoba ma jeszcze, pomimo tego, że coś się skończyło, umarło, nadzieję, że się jeszcze coś może między Wami odrodzić i myśli o tym, jak to zrobić, tak? Czyli głowę ma tutaj, widzę, zajętą, jak zdobyć poprzez swoje wszystkie talenty, wdzięki, uroki, tą osobę, żeby jeszcze raz to odżyło, żeby jeszcze raz to się narodziło. W sercu mamy koło fortuny, czyli rzeczywiście ta osoba chce zmiany, chce dokonać jakiegoś wyboru, jest na rozdrożu i mamy tutaj wstrzemięźliwość, czyli jeszcze chce odczekać, chce jeszcze mieć cierpliwość, by to się znowu tutaj narodziło, odnowiło. Ale mamy tutaj koło fortuny, czyli jeśli jest ta sytuacja teraz pod kołem, czyli beznadziejna, to odwróci się szybko i będzie coś znowu lepszego, tak? Coś się zmieni znowu. Ale niestety mamy tutaj dwie monety, dwa pentakle i wstrzemięźliwość, czyli ta osoba nie może się zdecydować, być może gra sobie pomiędzy dwoma różnymi opcjami alternatywnymi i może ma też dwie jakieś tutaj możliwości, tak? Dwie kobiety na przykład, dwie drogi, którymi chce iść i musi tutaj się zdecydować i odczekać chce, żeby po prostu tutaj coś się wydarzyło. Natomiast wstrzemięźliwość to karta cierpliwości, to karta anioła stróża, który tutaj, która opatrzność, tak, która tutaj też czuwa, powiedzmy, nad tą relacją. No i jakie są zamiary tej osoby? Znowu mamy dwie buławy, kochani, czyli dwa pentakle, dwie buławy. Ta osoba jest tutaj na rozdrożu, chce podjąć jakąś decyzję, chce pójść w konkretnym kierunku,
w kierunku jakiejś cesarzowej, czyli cesarzowa, jakaś piękna kobieta, mamy tutaj drugą kobietę, ewentualnie są dwie kobiety. Jest ta królowa mieczy, która była na pierwszej pozycji, ale też jest cesarzowa tutaj w zamiarach, czyli ta osoba jakby tutaj miała rzeczywiście dwie kobiety i musiała się zdecydować, którą kobietę chce, którą drogą chce pójść. Chce pójść w kierunku jakby jednej kobiety, którą tutaj zadecyduje, tak? Chce, by ta, znaczy piękna jakaś kobieta, tu mamy piękną cesarzową kobiecą, która, no nie wiem, może myśli ta osoba o ciąży, o dziecku, o rodzinie, o ciąży, o dziecku, może chce dziecko, chce ciążę lub chce po prostu tutaj manipulować. Jest tutaj złodziej, czyli manipulant, który chce tylko wykorzystać, który chce zmanipulować sytuację. Złodziej, który ucieka też przed odpowiedzialnością, przed rozmowami, przed wyjaśnieniami sprawy. Złodziej, który oszukuje, który jest tak naprawdę oszustem, tak? Czyli mamy tutaj tak naprawdę dwie bardzo złe karty w stosunku do tej osoby, ponieważ mamy złodzieja i mamy diabła, czyli tutaj niestety no, niedobre karty w stosunku do tej osoby. Coś jest, jakieś oszustwo, jest jakieś kłamstwo, jest jakaś manipulacja. Są jakieś tej toksyczne, tak, energie, na te należy na pewno uważać. Jeśli ta osoba mówi Wam ciągle, jakby szepcze do ucha, czy ciągle tutaj obiecuje i mówi o pięknych, nie wiem, jakichś obietnicach w stosunku do, że chce dziecka, że chce rodziny, że chce szczęścia rodzinnego, to być może jest to manipulacja emocjonalna, więc należy na to uważać i zwrócić uwagę, tak, ile w tym prawdy, a ile w tym tylko jakiejś, nie wiem, jakiegoś interesu, tak? Żeby Was tutaj wykorzystać, czy w coś wkręcić. Więc uwaga, kochani, karta diabła i karta złodzieja nie rakuje dobrych na pewno zamiarów. No i tu karta jeszcze maga, czyli manipulacje, tak? Czyli to wszystko, no, troszeczkę opiera się na jakichś rzeczywiście manipulacjach jakiegoś manipulanta po prostu. Więc kochani, zwróćcie uwagę, tutaj jeśli chodzi o przyszłość, mamy na pewno, że ta osoba czeka na nowy początek, ma nadzieję, że jeszcze coś się zacznie, wstrzemięźliwość, czyli odczekać chce na jakiś dobry moment, ale niestety tutaj oszukuje, coś kłamie, czy może zdradza nawet w tym momencie, czy chodzi, szuka innej osoby, czy ma tutaj inną osobę do wyboru. Więc kochani, uważajcie, tak jak mówię, karty Was troszeczkę przestrzegają, tak jak mówię, i życzę Wam wszystkiego dobrego, zapraszam na wróżby indywidualne, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, do usłyszenia już wkrótce.